Przeczytałem wczoraj ogłoszenie. Wypożyczę swoje myśli na noc, żeby w końcu się wyspać. I bardzo mi się spodobały te słowa, bo są mi bliskie. Od czasu do czasu nie śpię, bo myślę i się martwię o czymś, tam przeżywam, planuję. Jakieś sprawy są, trzeba tam coś załatwić. I to wszystko nas obciąża, a w nocy trzeba spać. Czasami w przeciągu dnia myślimy zbyt dużo o przyszłych wydarzeniach. I to też nie pozwala nam się skupić na dzisiejszym dniu. Dlatego takie zalecenie, żeby przeżyć ten dzień, tak jakby on był ostatni, jest bardzo dobrym. Wiecie, co jeszcze nas obciąża czasami? Odpowiedzialność. Od czasu do czasu myślimy o tym, jak przeżyliśmy życie i jak ono się nam układa. I jest to też obciążające. Niektórzy porównują, że życie jest podobne do tego, jakbyśmy poszli do supermarketu na zakupy. Bierz koszyk, duży koszyk, chodź między półkami, wybieraj, bierz wszystko, co chcesz. Bierz, korzystaj, życie jest twoje, tak jak na półce wszystko jest porozstawiane, bierz, korzystaj. Ale pamiętaj o tym, że przy wyjściu z supermarketu jest kasa i będziesz musiał się rozliczyć. Ze wszystkiego, co wziąłeś od życia, będziesz też musiał się rozliczyć. I to też jest taka myśl od czasu do czasu obciążająca, jeśli myślimy o tym, jak przeżyliśmy życie. Dlatego ta wskazówka, żeby skupić się na jednym, dzisiejszym dniu, który jest najważniejszy, który tylko istnieje i za niego właśnie niesiemy dzisiaj odpowiedzialność, za ten dzisiejszy dzień. To jest super, bo wtedy wstajemy, idziemy do pracy, wykonujemy z zapałem swoją pracę, bo ona jest lepsza. Najgorsza praca jest lepsza od tego, od stanu śmierci. Lepiej jest żyć i wykonywać jakąkolwiek pracę. Zawsze możemy sobie tak porównywać, że inni mają gorzej. Cenimy każdy łyk powietrza, każdy posiłek, który jemy, jemy w sposób szczególny, bo być może jest on ostatni. Cieszymy się tym, co posiadamy. Rozmawiamy z każdym człowiekiem z uwagą, uważnie go słuchamy, mówimy miłe słowa, staramy się kogoś zachęcić, pokrzepić, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Cieszyć się, jeśli on czymś się pochwalił, no super, cieszę się razem z tobą, że tak ci się tam coś udało. I z każdym człowiekiem prowadzimy miłą, szczerą rozmowę, wkładamy serce w każdą czynność od rana do wieczora i na to mamy siłę. Tak możemy przeżyć dzień, naprawdę z wdzięcznością, z zapałem, jeśli tylko myślimy o wydarzeniach tego jednego dnia. Żyjemy tak, jakby ten dzień był ostatni. I wtedy mamy uczucie wieczorem, że dobrze przeżyliśmy dzień. Mamy uczucie spełnienia i twardo śpimy w nocy.